13 wczoraj, czy dzisiaj? Który dziś? 13, to nie. O, poważ. Cyrgowa na bank. Mogę ci jeszcze bułkę zaoferować i kiełbasę, jak chcesz. Jakby pan mógł. No, weźmy tam, daj to czyste, to co ja nie jadłem. Ja to tam nagram. Czyste nagram. A co ja mam zrobić w pana? Zostaw ją w środku. Też zostaw w środku. Nie mam już. No w ogóle patrz, jakie gotyckie sklepienie piękne, nie? To jest gotyckie sklepienie. Brama od wewnątrz, już nie wygląda tak okazale współcześnie. Chyba wejście do knajpy. No to zapraszamy do knajpy, no to przecież popatrzcie, jak to ślicznie. Piękne, zobaczymy wystrój zaraz. Panie pewnie się ładnie do nas uśmiechną. Mam nadzieję. Piękne schody z kamienia. Zobacz, jaki piękny kamień. Z mozaiką. Na szczęście się świeci. Musimy się przewracać, drzwi. Już pewnie jesteśmy na czymś terenie prywatnym, więc w sumie nie będziemy się tak zapuszczać. Piękna ceglana ściana. Z cegieł. Oczywiście schody to są po prostu przecudowne. Urokliwe, wejście na górę, mozaika i cudowne kamienie, schody z kamienia, widzę, że to kolejny mój faworyt, pamiętacie, nagrobek, który mi się też podoba, strzelisty, też mój faworyt, no piękne, no naprawdę cudowny łuk, zobaczcie, jak współczesne. Piaskowiec. I co? I Franciszek Cesarz Józef, to poznaje chyba po zdjęciu. Na kominek od 12. Jacie. Czy to chyba kredens? Pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. Dzień dobry. Piękny tu macie lokal, naprawdę. Ale to może ja tutaj sprzątę z tego tego, proszę pana. Ja wytnę. W razie czego wytnę. To dobrze, niech będą, to znaczy, że ludzie przychodzą i jedzą i smakują jak puste talerze. A pana zapraszamy na obiadek, na pewno talerze. Jeszcze na dole jest sala. No jeszcze nie mam stowarzyszenia, ale jest blisko, jest blisko. I bardzo pięknie. No, te kwiatuszki może ja też sprawdzę, bo jest podlewane, żeby nam nie usunąć.
tutaj mieszkał jakiś wasz tutaj bohater lokalny, tak? Sport. Ja już się teraz fajnie panu powiem, bo ja pana nie znałam. Jest to za pan? Jola, no pan miał pan Janusz Panek, sprawdzimy, oczywiście, że sprawdzimy. No i przepiękny widok na Starówkę. Co tu jest? Pani nas zaprasza na dół, więc zaraz jedziemy w dół, jak zawsze. Piękne, no przepiękne, naprawdę. I dzwonek. Nie będę dzwonił, bo będę musiał stawiać kolejkę.
tam